Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. No i w dzisiejszym odcinku z Dark Souls 2 nie jestem pewien, czy zapalimy tą pochodnię, bo naprawdę pobiegałem sobie troszeczkę, ja mam jakieś półtorej godziny. Pobiegałem tutaj dookoła i no niestety nie, w dalszym ciągu nie udało mi się jej zapalić. No ale jak widzicie, nowe uzbrojenie, kupiony za duszę hełm z wielkim, długim piórkiem, które niestety nie powiewa na wietrze, tak jak powinno, ale jeżeli idę w dobrym kierunku, to ono się porusza tak jak powinno, na szczęście. Ale jak widzicie, oprócz sztyletu też coś innego, krótki miecz, co znacząco polepsza moją sprawność w walce. No ale dobra, jesteśmy w dalszym ciągu w przeciągu, tutaj już troszeczkę dalej zaszedłem, więc tutaj przebiegniemy wręcz sprintem. Mogę jeszcze przy okazji pokazać jakieś ciekawe lokacje. Jak widzicie, tamta bestia dalej jest żywa, jeszcze nie podjąłem z nią walki. Ale tam była też druga, która właśnie tutaj, na tym drzewku straciła swoje życie, bo wyciągnąłem ją maksymalnie za mną i kiedy była na drzewku, po prostu przesunąłem się tutaj w prawo i ona zeszła w dół, spadła. I zarobiłem ładny 1000 dusz. No i chyba właśnie wtedy za to kupiłem hełm z piórkiem. Ale dobrze, no lecimy do przodu, widzicie, no nie udało mi się odpalić pochodni, mimo tego, że grałem poza nagraniem i dalej ciemno. Ale spokojnie, tutaj zaraz wyjdziemy na otwartą przestrzeń, troszeczkę więcej słońca. Ej, ale nie, serio, jest kurde ciemno. Naprawdę, przydałaby się wreszcie pochodnia i podejrzewam, że to jest związane z tym, że jestem zombiakiem. Jak widzicie, już tyle razy zginąłem, że mój pasek zdrowia jest naprawdę w połowie, już niżej nie schodzi. No i nie mogę chyba dlatego odpalić pochodni, albo po prostu trzeba kolejną znaleźć. No, ale to jest Majula, czyli tak zwany hub. Tutaj właśnie dokonujemy wszystkich ulepszeń, kupujemy przedmioty. No tak troszeczkę jak Firelink Shrine z Dark Souls 1, albo nie wiem, pierwsza lokacja, kurczę, zapomniałem nazwy, ale z Demon's Souls, a w ogóle też widzę dużo podobieństw między Demon's Souls a Dark Souls 2, jakby właśnie bardziej do pierwszej części chcieli upodobnić kontynuację Dark Soulsów. Ale dobra, tu jest pani, o której można kupić ulepszenia, pogadajmy z nią. Bearer of the curse. Seek souls. No, czyli pani daje nam jakby pierwszy objective, pierwszy i jedyny tak właściwie. Podstłuc wszystkich bossów na kwaśne jabłko. Podobno jest ich 4, ale jak widzicie, dobra, może lepszy tej u niej butelkę Estusa. Właśnie, moment. Czy widzieliście już moją butelkę Estusa, że ona jednak wróciła? Jeszcze do tego od razu ją ulepszyłem, bo znalazłem tutaj w pobliżu. Moment, już wam pokażę dokładnie gdzie. Jej mały fragment, który ulepszył mi ją, że mogę jej powtórnie użyć, czyli dwa razy. I one się uzupełniają przy każdym ognisku, to jest akurat fajne. Nie, ale w ogóle nie pokazałem wam tej lokacji jeszcze, no to proszę bardzo. Tak wygląda Majula, tu są zamknięte drzwi, tam nie mogę wejść. Ale tutaj było ulepszenie. Znaczy, no nie, no to co prawda ten wisielec miał to ulepszenie, okej. Okay. Dobra, nie wiem gdzie, pewnie w odbycie schował ten fragment butelki Estusa, bo to są właśnie te ulepszenia. Ale trzeba było wrzucić kamień stojący na brzegu tej studni i wtedy ciężar wyciągnął zwłoki, które zawierały to ulepszenie. Ale dobra, i teraz skoro gra jest wybitnie japońska, to wam pokażę jeszcze jedną z postaci, którą można tutaj spotkać. O kurde, albo wam nie pokażę. Nie, jest, jest jednak, zmienił miejsce tylko. Gadający kot. So Japanese. Takie to japońskie. Tak, ona by mnie przyjęła do jakiegoś zakonu, czy tam nie wiem, chciałbym, żebym zawarł przymierze z nią, ale nie mogę, bo jestem zombiakiem. Ja widzicie, nawet już nie widać, że miałem jakąkolwiek brodę kiedykolwiek. Więc już nie jestem rudobrodym. Ale dobra, widzicie, opuść przymierze, to znaczy, że już jestem w jakimś, ale w jakim to wam zaraz opowiem. A zresztą w sumie mogę teraz, bo tutaj mogę rzucić okiem. Odkryłem do tej pory dwa. Nie licząc tego, które oferuje kot, bo podchodząc do kota już byłem martwy, więc nawet nie mogłem sprawdzić. Ale tak, Droga Błękitu i Kompania Czempionów. Dwa achievementy wpadły, znaczy, przepraszam bardzo, dwa trofea. Sorry, jestem przyzwyczajony do grania na Xboxie jednak. PlayStation to jest dla mnie, można powiedzieć, nowość, bo dopiero od roku mam. No, w sumie, że od półtorej roku. Ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie, Droga Błękitu jest to droga, powiedzmy, dla tych mniej uzdolnionych graczy, gdzie można uzyskać pomoc, kiedy inny gracz zaatakuje nasz świat. Pomóc mają ci błękitni rycerze, na których ja też należę, więc może ja też będę musiał komuś pomóc, ale jakby co, nie mam z tym jak najmniejszych problemów. W ogóle. Ale Zakon Czempionów podnosi na stałe poziom trudności. O ileś tam procent, nie pamiętam dokładnie, zresztą ciężko to określić. Po prostu nasza broń zadaje mniej obrażeń, on ich zadaje więcej. Więc naprawdę nie fajnie, nie wiem, ja przyjąłem to śmiechem i szybko opuściłem
tamto bractwo, tylko zrobiłem to tylko do tego, żeby dostać trofeum. Ale dobra, tu jest jeszcze jeden koleś, który też jest tak samo martwy jak ja. Jest kowalem, ale nie może się dostać do środka, do swojego warsztatu, gdzie ma wszystkie swoje narzędzia. Więc póki co mi nie pomoże, bo te drzwi są, jak mówiłem, zamknięte i nie mam do nich klucza. Proszę bardzo, zamknięte. Fucking closed. Okej, ale wszystkie przedmioty tutaj dookoła już wyzbierałem, więc mogę wam jeszcze pokazać jedną ciekawą rzecz z tego huba. Czyli miernik śmierci wszystkich graczy. Jeżeli jestem połączony z serwerami, a jeżeli nie, czyli tak w tym wypadku, bo nie udało się połączenie. Wiadomo, dzisiaj dopiero premiera. Więc tutaj jest, zamiast wskaźnika wszystkich śmierci, jest wskaźnik tylko moich śmierci. Tych zgonów już było 28. Więc no niech to troszeczkę powie o tym, jak mi tutaj biegła przygoda, kiedy nie widzieliście. Ale okej, to jest pan, który się poddał. Znaczy, no jest tak samo nieumarły jak ja, ale po prostu nie wypuszcza się nigdzie dalej. Siedzi pod tym pomnikiem i rozpacza. No i właśnie on, po którejś rozmowie z rzędu, zaoferował mi przymierze. Widzicie, proszę bardzo, już należy do przymierza. May you find peace on your journey. No mogę się postarać, ale jak zginę kolejne 28 razy, to nie wiem, czy będzie tak fajnie. Ale z tyłu jest napis, którego nie idzie odczytać. Może coś kiedyś? Nie wiem. Może jak się serwery dobrze rozbujają, to tam będzie coś o innych graczach na przykład. No ale okej, udało mi się już odkryć 3 albo 4, moment, zaraz sprawdzę. 3 albo 4 takie ogniska, między którymi mogę się dowolnie, no oczywiście muszę podejść do ogniska, tak? Ale mogę się dowolnie przemieszczać między nimi. Mamy przedsionek, knieje upadłych olbrzymów, wieża płomienia, hejde, nie wiem, zobaczymy. Znaczy, muszę usłyszeć to imię wypowiadane przez jakąś swoją staci po prostu. Ale okej, teraz pokażę, gdzie to jest, nie będę się tam przenosił, wprawiając was w dezorientację. Ale właśnie, moment, czyżbym widział zmień? A, na rozmowę z tą panią. Nie, 372 dusze to jest za mało dla mnie. No zdążyłem też ulepszyć postać, w sumie to mogę pokazać, na którym jest poziomie. I przypominam, że nie zaczynałem z poziomem pierwszym. Z poziomem pierwszym zaczyna ta klasa postaci, która jest naga zupełnie. Ja zacząłem wojownikiem, no chyba był albo 16, albo 12, już dokładnie nie pamiętam. Ale okej, przyspieszmy tą gadkę. Zobaczmy, od ilu dusz nowy poziom, tak w ogóle. Kwota podświetlona na czerwono, czyli 1408 dusz potrzebuje, więc no, jeszcze troszeczkę za mało na moim koncie. Ale widzicie, poziom 21. Tutaj troszeczkę dwa poleciały w witalność oczywiście, chociażby żeby życie do 900 podnieść. No i też troszeczkę tutaj, jak to się nazywało ładnie, dostrojenie, czyli wpływa na liczbę zakręć, które możesz dostroić, przyspiesza rzucanie zaklęć. Brakuje jeszcze jednego przesunięcia do 10, żebym miał swoje pierwsze miejsce na zaklęcie. No jestem ciekaw, czy tutaj jest jakaś postać, która mi te zaklęcia będzie mogła sprzedać, powiedzmy. No ale okej, no są dwie lokacje, gdzie możemy się udać. Tam, w oddali, tam jest przejście. Mogę wskazać, proszę bardzo. Tam jest przejście, które prowadzi do tej drugiej lokacji, której nazwy nie potrafię do końca jeszcze wymówić. Ale w każdym razie tutaj trzeba iść do kniei upadłych olbrzymów. Bo tutaj są przeciwnicy, powiedzmy, no, na mój poziom obecny. Czyli jeszcze zombiaki. Ale w ilościach hurtowych. No i też jeden błędny rycerz, który póki co nie nastręczył mi żadnych problemów. No ale siedzi sobie grzecznie pod drzewkiem, można spróbować go wyciąć. No właśnie, i też przez całą moją podróż zauważyłem, że gra nie ma loadingów i wydaje mi się, że loading screen jest właśnie ukryty tutaj. Bo za każdym razem muszę podnosić te drzwi, co czy ciągnąć za wajchę, żeby drzwi się podniosły i nie mogę się wturlać, bo też one nie skończą się do końca otwierać. Muszę zrobić za każdym razem, one się zamykają. Więc może taki ładnie ukryty, zakamuflowany loading screen. No i oczywiście zaraz zapis po tym wszystkim. Jak widzicie, naprawdę, może grafika to nie jest szczyt możliwości PlayStation 3, akurat w moim przypadku, ale naprawdę klimatem nadrabia. Ale okej, już tam wszystko pozbierałem spokojnie. Może jak ktoś sobie zażyczy w komentarzu, to pokażę dokładnie wszystkie miejscówki, ale póki co pniemy się do przodu troszeczkę. I no, jesteśmy w kniei. Tam był przedmiot, tam można też przejść. Tam jest bonfire, ognisko nasze. No i zombiak, czyli przy okazji mogę pokazać krótki miecz. Jedno cięcie, drugie i po wszystkim. Zostawiłeś nóż do rzucania. Spoko. Kolekcjonuję takie pierdoły. Ale dobra, to nie ma oczywiście tylko jednego zombiaka. Jest ich tutaj paru. Też niestety łucznicy są. I to mnie troszeczkę denerwuje, bo lubią posyłać strzały naprawdę z daleka. Ale okej, momencik. Podejdźmy tutaj.
Może zobaczmy, czy nie mam jakichś zbędnych przedmiotów, których się mogę pozbyć, ale najpierw uzupełnijmy troszeczkę. Wskaźnik dusz. Oj, shit. Dobrze, miał tylko pięść. Ale jakąś broń. Mogło być kiepsko. Okej, okay, tulanko i cięcie. Tak jest. Nie, naprawdę jest spory wachlarz ciosów, zwłaszcza czymś, co figuruje jako miecz, a nie sztylet. Mimo tego, że krótki, to wachlarz ciosów jako normalny długi miecz. Tutaj jest pan z prawej strony, trzeba na niego uważać. No, to pchnięcie nie wyszło. Ale widzicie, ten łucznik cały czas posuwa strzały w moją stronę i troszeczkę jest tym samym upierdliwy. Ale okej, okay, dobiegnijmy do niego. Ej, co jest? Gdzie jest mój sprint? No właśnie. Bo sprint umożliwia później takie szybkie cięcie w poziomie. Coś takiego. Można paru przeciwników od razu wyciąć. Kolejny nóż do rzucania. No ale dobra, idziemy spokojnie. Jak to moje turlanie? Cały czas dobrze. Bo przed chwilą podniosłem jakąś... Znaczy przed chwilą. Powiedzmy wtedy, kiedy jeszcze nie widzieliście, podniosłem jakąś część uzbrojenia, chyba tarczę. I moja postać przestała się turlać z takim wigorem jak teraz. Ale dobra, wchodźmy powoli, bo tutaj jest paru przeciwników. Jeszcze mnie nie widzą. Tam pan z siekierką, tam kolejny pan. I tam siedzi błędny rycerz, właśnie teraz między szczebelkami drabiny. I on naprawdę się nie ruszy, go trzeba zaczepić. Więc spokojnie, dobra, ten jest blisko. Tego wytnijmy od razu. Plecy? Nie, niestety nie. Ale do piachu pójdzie szybko. Delikatny rolling. No kurczę, rzadko mi wychodzi. Inaczej, nie wtedy, kiedy za każdym razem chcę. Ten skok do przodu. Znaczy, no nie jest, no widzicie, właśnie nie wyszło. Ale okej, okay, dobra, tam jeden łucznik do mnie cały czas będzie strzelał, tych dwóch mnie goni. Więc wejdźmy tutaj po drabince sobie grzecznie. Zanim mnie dogonią. Bo tutaj chyba jest tylko jeden koleś, ale jest wysoko, więc zdążę się napić ze stusa. Tutaj też nie odnawia od razu całego segmentu, ale zdecydowanie szybciej niż kamień życia. Oj, sorry, dwóch aż. Fuck! Dobra, mam nadzieję, że tam ci nie wchodzą teraz po drabinie. Bo to by było słabe. W sumie mogą. Ej! Skrada się! Znaczy nie, nie wchodzi po drabinie. Stoją na dole. Ej, no myślałem, że tyle są mądrzy. Ej, idzie! Dobra, siema! Oj, nic nie widzę. Dobra, to może pchnięciem go. Od razu. Podwójne pchnięcie krótkim mieczem prosto w trzewia i... Nie, no w sumie nie muszę... A, bo dobra już. Wyczyśćmy. Wszystko, przecież na tym mi najbardziej zależy. Ale po łucznika też będę musiał wejść, bo on tam właśnie jest na górze. Ej, no takie dwa pchnięcia w plecy, on jeszcze żyje. No widzicie, mogę go namierzyć. Lock on działa. Ale mogę nawet go dotknąć i nic się nie stanie. On nie zaatakuje. Nie zaatakuje, ale ma fajny hełm, który chciałbym mieć. Dobra, tego oczywiście sprintem. Na pełnej szybkości. I teraz ten łucznik, on jest tam na górze gdzieś. Oj, sorry. Kamera troszeczkę zawirowała. A, i poza tym też przeciwnicy lubią wstawać z ziemi, więc jeżeli na przykład tutaj leży trup, a ja koło niego przebiegnę, to on ma czasami w zwyczaju po prostu wstać sobie, tak po prostu. Nie ten, którego ja już zabiłem, tylko ten, który leżał wcześniej po prostu. Ale okej, wejdźmy po tego łucznika jeszcze. Widzisz, prawie 1000 dusz, no byłoby mi przykro, jakbym to stracił. Ale też nie zabrnąłem jeszcze tak daleko, żeby spotkać jakiegoś bossa, więc no dużo was nie ominęło, po prostu rozeznałem się w otoczeniu. A tutaj wchodząc na górę był przedmiot. Jeden z ważniejszych, czyli klejnot życia razy 3, jeżeli dobrze pamiętam, ale tutaj za łucznikiem był najważniejszy, czyli właśnie przeze mnie aktualnie posiadana broń. Krótki miecz. Jak tam trzeba wejść, trzeba tutaj przeskoczyć. I tutaj był na samym końcu. Raz z tymi zwłokami. No ja widzicie, już podniesiony. Używam go już długi czas. Teraz tak, mógłbym tutaj zeskoczyć, ale bym się zabił, więc nie. Mimo tego, że bonfire jest blisko, a choć w sumie nie, bo nie odpaliłem go, no to to będzie z Majuli. Ale wtedy quick travel ewentualnie pójdzie w ruch. Szybkie podróżowanko i szybkie zjeżdżanko. Dobra, życia trochę mało, więc zjedzmy jeden klejnot. Dobra, życie w połowie, no ale cóż, panie rycerzu, zaatakujmy, no bo takie siedzenie, naprawdę. Musiał się pan zasiedzieć dosyć nieźle. Zresztą, ej, widać, taka postawa uchylona, zgarbiona. Okej, okay, w ogóle nie wiem... No nie można było z nim pogadać nawet, no to podejrzewam, że może coś mieć. Może ten klucz, którego mi jest potrzeba akurat. Dobra, skok. Olej! Mocne ma te cięcia, dobra. Kółeczko wokół drzewa, to zawsze działało. I teraz nie wiem, czy już używać butli. Dobra, on się rozpędza.
skraca dystans wokół tego drzewka. Oj, oj, o, już myślałem, że zawadzał krzaczek tak definitywnie. Ej, dobra, no to zróbmy tak. Run like hell around the fucking tree. Dobra, chodź, zobaczymy, jak się spisujesz na drabinach. Nie no, może to będzie najgorszy sposób, on będzie wchodził jak krety. Moment, jest tu już? Jest, dobra, szybko, szybko, szybko. Wchodzisz? Zapraszam. Masz to w swoim wachlarzu poruszania się. No. Come on. Co prawda jest jeszcze jedna możliwość, jak można go zahaczyć, czyli cios ze skoku. Ale może mnie wysokość po prostu zabić. Dobra, łyknijmy jeszcze jeden kamień. No troszeczkę ich po drodze można znaleźć. Ale mimo wszystko preferuję używanie butelek Estusa, ale po prostu tą wolę zachować na czarną godzinę. Dobra, jeżeli spróbuję tutaj zejść, to on co? Złapie trop? W sumie trochę w słabym miejscu jestem, żeby teraz z nim walczyć. Dobra. No tak boczkiem stoi znowu. Dobra, kit! Aha, taki jesteś cwany. Jak ja zejdę na odpowiednią wysokość, to podejdziesz, że będziesz chciał mnie haknąć? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz zapraszasz mnie, żebym do ciebie zszedł. Ej, plecy. No, beton, wcale nie plecy! Aaaa! Jedno cięcie! Dobra, sorry, ale butelka Estusa wejdzie w ruch zaraz. Shit! No tego nie lubię. Tego naprawdę nie lubię. No przypałem jest to, że on musi przystanąć w miejscu na sekundkę, żeby... O! Dobra! Widzicie, jego ciosy nawet zabierają mi życie, kiedy je blokuję. Nie wiem, czy to jest dlatego, że mam beznadziejną tarczę? Czy co? Ej, dobra, no może spróbować z nim zawalczyć, no zaatakuj mnie. Oh shit! Dobra, ale dwa cięcia, okej. Okay. Kolejne dwa, a może też trzecie? Nie, nie dosadził trzeciego. Dobra, spokojnie. No muszę go wybadać najpierw, pierwszy raz z nim walczę. Bam! Aaa, niepotrzebnie! Shit, dobra, nie, użyję kamyczka. Jeżeli będę miał taką możliwość. Dobra, chyba mi zapewnił właśnie. O, albo nie. No jest upierdliwy, goni mnie. Dobra, gdzie on jest? Tam, dobra, jeszcze pół kółeczka i jejmy ten kamień. Dobra, jest. Spoko. Ło, co to było, koleś? Po tobie? Dead, tak jest. Ile? Łohoho, to chyba z dwa poziomy są, idę to teraz zanieść. Miecz! Z tego właśnie, tam gdzie nie mogę wymówić. Heidi. Heidi, Heidi, ho. No, nie, nie. Ale to trzeba od razu sprawdzić. Łucznik żaden mi teraz nie zagraża, więc wejdźmy w wyposażonko. I wrzućmy jako trzecią broń. O, shit, jest dobry. Jest naprawdę dobry. No lepsze tego, co miałem, na pewno w ręku. Zobaczmy. Sztylecik. No jest! I miecz. Dobra, to jest chyba dokładnie ten sam, którego on używał. Ej, ło, takie cięcia. Okej, dobra, a na mocniejszy? Okej, czyli prawie jak dwuręczny. Okej. No tak chyba tym będziemy walczyć, mi się wydaje, ale okej, dobra. Idziemy uzupełnić duszę. Co czy nie? Duszy właśnie idziemy się pozbyć, ale żeby się ich pozbyć, to znaczy przerodzić je w level up dla postaci, a nawet podwójny level up, to musimy iść do tamtej babki. Nie do każdego bielakiego ogniska, ale to jeszcze zahaczymy o jednego trupa, wybaczcie. Właśnie. On się lubi podnieść. Dobra, jedno porządne cięcie i drugie. No, już mi się podoba ta broń. Okej, no ale przy okazji też chyba w tym odcinku będziemy mieli okazję zobaczyć jakieś zaklęcia. Jeżeli tam będzie postać, która będzie gotowa mnie ich nauczyć. Nie, on się nie modli, on jest martwy. Dobra. Jeszcze przy okazji też mogę teraz pokazać, jak wygląda przenoszenie się między ogniskami. No nic prostszego. Wchodzimy w podróż i wybieramy to, co nas interesuje. Czyli Majula w moim wypadku. I też w samej Majuli, jak widać, no chyba jest 5 ognisk, ale ja odkryłem jedno, którego moc wynosi 1. Nie wiem, jak ją podnieść. Pewnie będąc człowiekiem i paląc kolejną kukłę? No nie wiem. No mam kukły już 3 do spalenia, ale żadnej w dalszym ciągu nie mogę. Choć mimo tego, że zabrnąłem naprawdę no, dookoła całej Majuli praktycznie. Ale nie pokonałem jeszcze żadnego bossa. Może trzeba pokonać tego pierwszego. W Demon's Souls tak było. Trzeba było pokonać tą kubkę z tymi, z włóczniami. Był taki boss. Ta czarna mać pełzająca.
A, widzicie, pani lubi zmienić położenie, ale tylko delikatnie. Hello. Tak, noszę klątwę, że będę szukał tych większych i króla, tak. No, 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 jasne. Nowy poziom. No to wigor, tak? Cecha, od której zależy twój maksymalny udźwig. Dobra, weźmy. 50,5 kg można nosić. Chyba, że to nie jest podane w kilogramach. Ale okej, okay, zatwierdzamy. No, jeszcze 1185. Niewiele brakuje. Ale teraz tak, mam miejsce, ale nie mam już jeszcze zaklęcia. Kurde, trzeba poszukać jakiegoś maga, ewentualnie cudotwórcy. Ej, moment, ten miecz jest zardzewiały? Troszeczkę mi przykro z tego powodu, no ale i tak dobrze się nie wymachuje. No to co ja mogę jeszcze zrobić, żeby szybko duszki zarobić? Wiem! Mogę wejść w ekwipunek i zobaczyć, czy mam jakiejś luźnej duszy, którą mógłbym wydać. Nie. A widzicie, parę rzeczy znalazłem. Talizman Lloyda. Już mam dwie monety. Parę noży do rzucania, kość wiodącą do domu. Tablicę czempiona? Ej, właśnie, można poznać imiona wszystkich czempionów? A nie, nie mogę, bo nie jestem połączony. A nie, kukiełek mam 4 już. Właśnie jeszcze, żeby nie być gołosłownym, pokażę, że naprawdę jeszcze nie mogę jej spalić. No mam 4 i co? No nie możesz teraz spalić, no. Czyli dokładnie to, co mówiłem. Ale dobra, no to wiecie co, później w kolejnym odcinku już pokażę drugą lokację, do której się możemy udać. Ale tymczasem żegnam się z wami, to trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!